Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Urhara, to jest moi drodzy kolejny odcinek z Doki Doki Rain Clouds. W ostatnim odcineczku moi drodzy jako Sayori zaprosiliśmy głównego bohatera do literackiego klubu. Zaprowadziliśmy go tam i okazało się, że chyba jednak polubił inne dziewczyny troszeczkę bardziej niż Sayori. Sayori boryka się przez cały ten czas z jakimiś bardzo dziwnymi myślami, bardzo smutnymi, przykrymi myślami i skończyliśmy na momencie, w którym Monika chyba zaczyna coś kombinować z plikami Sayori. Zaczyna jej mocno, ale to bardzo mocno mieszać w głowie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że się właśnie w tym momencie dzieje. Więc nie przedłużając, zobaczmy, co się dzisiaj wydarzy i również nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Dobijmy pod tym odcineczkiem takie 3000 kciuków w górę. Ja w was wierzę, a później zapomnisz, więc sobie teraz weź telefonik, zeskroluj, kliknij i lecimy z odcineczkiem. Sayori, naprawdę myślisz, że wszystko jest takie proste? Pomyśl, dlaczego myślisz, że Urhara tak cię nienawidzi? Dlatego, bo jesteś bezużyteczna, jesteś ciężarem. Czy mogłabyś znaleźć jakąś dobrą cechę w sobie? Chcę krzyczeć, co to, gdzie ja jestem? Jesteś beznadziejna, ciekawy czy to jest właśnie Monika, która teraz jakoś nam mąci w głowie. Urhara macie gdzieś, czy to nie jest jasne? Dlaczego nadal masz nadzieję? Zasługujesz na cierpienie. Zasługujesz, by widzieć, jak jest szczęśliwy bez ciebie. Zasługujesz, by być sama. Zasługujesz. Wystarczy, proszę. Ja nie mogę oddychać. Płaczę w niekontrolowany sposób. Wszystko wokół mnie wydaje się takie dziwne. Nie, to ewidentnie Monika coś zaczyna już kombinować dziwnego. Nie, proszę. Ja więcej nie zniosę. Te złe sny. Moja poduszka przesiąka łzami. Chce mi się wymiotować. Moje myśli sprawiają, że cierpię. Ja byłam tą, która mówiła do mnie te okropne rzeczy. Nie mogę powstrzymać łez. Mówiłam, że przestanę płakać. Ale kto by się nie załamał po takim śnie? Urhara, proszę. Delikatnie przytuliłam jednego z moich misiów. Robiłam tak, odkąd byłam mała. Przestałam płakać, ale nie potrafiłam myśleć rozsądnie. Potrzebuję trochę świeżego powietrza. Otworzyłam okno i przez nie wyjrzałam. Urhary już dawno nie ma. Pamiętam sen. Wszystko, co się dzieje, jest moją winą. Zasłużyłam na to. Patrzyłam się na kosz. Nadal widzę skrawki mojego wiersza z wczoraj. Dlaczego tak się cieszyłam z dołączenia Urhary? Dołączył tylko ze względu na inne dziewczyny. Nic nie mogę z tym zrobić. Opuściłam głowę. Wstydzę się samej siebie. Zauważyłam, że znowu spałam w mundurku. Nie czuję się na siłach, by go zmienić, ale muszę to zrobić. Nie chcę, by ktokolwiek zadawał pytania. Ojej, masakra, co się dzieje z Sayori. Chodź tu, Urhara, weź porozmawiaj z nią. Ona potrzebuje rozmowy z kimś, takiej szczerej i nie Moniki, absolutnie. Czuję, że wszystko, co robię, to patrzenie w nicość. Jestem bez życia. Usiadłam na podłodze. Nic nie jest tak samo. Nie czuję nawet, jakbym była w domu. Spojrzałam na zegarek. Jest późno. Czy Urhara znowu będzie myślał, że jestem leniwa? Nie mam czasu, by nad tym myśleć. Muszę oddychać. Wyszłam z domu. Powietrze jest świeże. Czuję się odrobinę lepiej po wyjściu na zewnątrz. Nie sądzę, bym była w stanie teraz iść do szkoły. Potrzebuję przerwy. Ale nie mogę tu dłużej zostać. Powinnam wyjść i pójść na spacer. I tak nikt nie będzie mnie potrzebował. Jak zawsze. Gdzie powinnam iść? Do parku, do centrum handlowego, do kawiarni. Może do parku, tak? W centrum handlowym byłoby za dużo osób. W kawiarni... Nie, chodźmy do parku na taki spacerek. Myślę, że to najlepiej zrobi Sayori. Chciałabym zobaczyć rzekę chociaż na chwilę. Minęły lata, odkąd ja i Urhara poszliśmy tam razem. Spędzaliśmy dni robiąc różne urządzenia z patyków i kamieni. Ta myśl wywołała delikatny uśmiech na mojej twarzy. Tęsknię za tobą, Urhara. Gdy poszłam do najbliższego parku, czułam się jakby każdy na mnie patrzył. Czy wyglądam aż tak źle? Dobrze, że nie poszedłem do centrum handlowego. Nigdy nie byłam zbyt urocza. Dlaczego ktokolwiek miałby mnie zapamiętać? Miałam głowę spuszczoną w dół, gdy szłam. To miejsce. Pamiętam wszystkie te godziny tu spędzone. Urhara zawsze brał moją rękę i przeprowadzał mnie przez rzekę. Wpadłam tu kiedyś. Myślałam, że umrę. Ale Urhara wskoczył i mnie uratował. Jejku. Te wspomnienia rozgrzewają serce. To jest takie bolesne. Dlaczego się zmienił? Czy to moja wina? Może to ja jestem tą, która się zmieniła. Podchodzę do ogrodzenia. Ciężko było je przeskoczyć, gdy byliśmy dziećmi. Teraz łatwo by było to zrobić. Łatwo by było spaść i... Dobra, to był zły pomysł, że poszedłem do tego parku. Co jest? Co? O czym ja myślę? W tym momencie teraz wszyscy hashtag Monika przestań, no zostaw w spokoju naszą Sayori, przestań coś tam kombinować bardzo złego. I jak wcześniej zapomniałeś zostawić tego super kciuka w górę, to masz okazję teraz to naprawić. Nie, to nie jestem ja. Nie mogę mówić takich rzeczy. Nie byłabym w stanie zostawić Urhary, nawet jeśli mnie nienawidzi, nie byłabym w stanie. Nigdy bym nie zrobiła czegoś takiego. Potrząsnęłam głową. Mam nadzieję, że uda się w tym modziaku w ogóle uratować Sayori, że to nie jest tylko perspektywa jej, ale że będziemy mieć jakiś wpływ na dalszy przebieg fabuły, proszę. Jestem wstrząśnięta swoimi własnymi myślami. Czy jestem szalona? Myślę, że powinnam iść do szkoły, powinnam dotrzeć do klubu literackiego na czas. Może byłabym w stanie się tam trochę zrelaksować, miejmy nadzieję, że będzie subcio tam. Urhara musi być na zajęciach w tym momencie. Ciekawy, czy o mnie myśli. Czym ja jestem, atencjuszką? Mam nadzieję, że się nie martwi. Nie chcę go zirytować bardziej niż robię to zazwyczaj. Jest tak wielu uczniów, szczęśliwie rozmawiają i śmieją się między sobą. Co jest ze mną nie tak? Nie jestem zazdrosna. To przez to, że... Chciałabym z nim być, chciałabym z nimi porozmawiać, ale najprawdopodobniej mnie odtrącą, gdybym tylko była tak słodka jak Natsuki albo tak piękna jak Monika. Może ludzie traktowaliby mnie inaczej. Długo westchnęłam. Naprawdę powinnam pójść do klubu literackiego. Może czytanie książek podniosłoby mnie na duchu. Wiem, głęboko w środku wiem, że po prostu chcę zobaczyć Urharę. Mam wielką nadzieję, że przyjdzie. Jak weszłam do klasy, to zauważyłam Natsuki idącą w moim kierunku. Widocznie przyszłyśmy w tym samym momencie. Natychmiast uśmiechnęłam się najszerzej jak mogłam, odwzajemniła uśmiech. Cześć Natsuki! O, Sayori, cześć! Cześć! Czy nie spóźniłaś się dzisiaj przypadkiem? Oczywiście, że nie, po prostu spacerowałam po szkole. Natsuki dziwnie się na mnie patrzyła. Czyżby coś zauważyła? Dobra, Urhara powinien wkrótce przyjść, dlaczego więc na niego nie poczekamy? Wygląda na to, że aż tak go nie nienawidzisz, co? Co ty mówisz? Nie, ja chcę tylko zacząć klubowe aktywności. Przestań wyobrażać sobie różne rzeczy. Natsuki weszła do klubu bez czekania na mnie. Pozwoliłam moim prywatnym sprawom dać górę. Jestem idiotą. Oj nie, wszystko jest okej. Dlaczego Natsuki nie przyzna, że lubi Urharę? Jestem jedyną, która mówi. Powinnam o tym zapomnieć. Już czuję ciepło klubu literackiego. Wszyscy na mnie patrzą i się uśmiechają. Machają do mnie. Odmacham im. Jestem pewna, że nie są nawet szczęśliwi, widząc mnie. Wyszłam i usiadłam przy ławce. Tak jak ja przed chwilą, Urhara wszedł do sali. Byłam gotowa, by się przywitać, ale Monika wyskoczyła przede mną i mnie uprzedziła. Jak ja jej zazdroszczę motywacji. Witaj ponownie, Urhara. Cieszę się, że nie uciekłeś od nas. Urhara już się uśmiecha, nawet się nie przywitał, jest zbyt skupiony na Monice. Nie martw się, to może być dziwne z mojej strony, ale dotrzymuję słowa. Rozejrzał się po pokoju, wyglądał na zagubionego. Właśnie, powiem cześć... Dziękuję za dotrzymanie obietnicy, Urhara. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt przytłaczające zadanie dla ciebie. Sprawiać, że zanurzasz się w literaturze, kiedy nie jesteś przyzwyczajony do tego. O, no dalej, jakby zasługiwał na jakiekolwiek ulgi. Sayori mi mówiła, że w tamtym roku nie chciałeś dołączyć do żadnego klubu. I w poprzednim roku też. Urhara chłodno na mnie spojrzał. To moja wina, że Natsuki jest teraz taka zła. Powiedziałam, że Urhara nie był zainteresowany, zanim nie dołączył. Nie wiem, czy przyszedłeś, żeby się po prostu rozerwać, czy... Ale jeśli nie potraktujesz nas poważnie, to nie zobaczysz końca. Dlaczego jest taka szorstka? Urhara nawet nie zareagował. Nie wiem, czy on w ogóle słucha. Natsuki, z pewnością masz duże usta, jak na kogoś, kto trzyma mangi w sali klubowej. Uderzyła w jej czuły punkt. Monika wie, gdzie celować. Czy wie o mnie? Nie ma opcji. Niemożliwe, żeby wiedziała. Natsuki zacisnęła pięści. Dlaczego Monika musiała pogorszyć sprawę? Czy twoim celem nie jest posiadanie przyjaznego klubu? Mangal jest literaturą! I sobie poszła. Odpuściła tłumaczenie się i poszła usiąść na krześle. Muszę bronić Urharę. Nie mogę pozwolić, by klub widział go jako leniwego. Nie martwcie się, ludzie. Urhara daje z siebie wszystko, jeśli tylko jest zabawnie. Pomaga mi w moich zadaniach, nawet bez pytania, dlaczego Urhara stracił twarz? Co się stało? Jak gotowanie, sprzątanie pokoju... Jakby nad tym się zastanowić, to nie przyszedł do mojego domu od wieków. Nie jadłam zbyt dobrze od tamtego czasu. Czy ja naprawdę jestem jak niezawodnie? Dokładnie, jestem osobą zależną. Urhara wygląda, jakby szukał wymówki. Sayori, to dlatego, że twój pokój jest tak brudny, że aż rozprasza. I raz nawet prawie podpaliłaś dom. To prawda. Zmusiłam się do chichotu. To boli. Dla niego jestem niezdarną, leniwą dziewczyną, prawda? Gdzie są wszystkie dobre cechy, które twierdził, że u mnie widział lata temu? Wy dwoje jesteście naprawdę dobrymi przyjaciółmi, prawda? Chyba jestem trochę zazdrosna. Dlaczego? Ty i Urhara również możecie być dobrymi przyjaciółmi. Dlaczego to powiedziałam? Wiedziałam, że to kłamstwo. Jestem pewna, że Urhara nie uważa mnie za przyjaciółkę. Sayori? Czy znowu powiedziałam coś nie tak? Dlaczego zawsze wszystkich zawodzę w ten sposób? Chciałam po prostu, by dał sobie radę z wszystkimi członkami klubu. Dlaczego się zachowuję, jakby wszystko, co robię, było złe? Może to dlatego, że wszystko, co robię, jest złe. Spróbuję sprawić, by sytuacja była mniej niezręczna. Nie mogę pozwolić, by atmosfera w klubie się zepsuła. Yuri, nawet ci dzisiaj coś przyniosła, wiesz? Czekaj, Sayori! Ja? Naprawdę nie. Nie bądź nieśmiała. To naprawdę nic takiego. Co to jest? Nieważne. Sayori powiedziała to tak, jakby to było coś dużego, ale wcale tak nie jest. Co ja mam teraz zrobić? Przepraszam, Yuri, nie zastanowiłam się. Jest teraz bardziej niezręcznie niż przed chwilą. Czemu nie mogę zrobić nic dobrze? Po prostu się zamknę. Nawet nie chcę patrzeć na twarz Urhary. Zsunęłam się na krzesło i gapiłam się na ławkę. Nie przejmuj się tym. Tak naprawdę niczego od ciebie nie oczekiwałem. Każdy twój miły gest to przyjemna niespodzianka. Wszystko sprawi, że będę szczęśliwy. Te słowa zraniły mnie bardziej niż powinny. Też się staram, żeby był szczęśliwy. No dobrze. Jasne, nie będę robił z tego czegoś wielkiego, jeśli nie chcesz. W porządku. No cóż, proszę. Yuri wyciąga książkę z torby. Nie chciałam, żebyś czuł się wykluczony, więc wybrałam książkę, która może ci się spodobać. Jest stosunkowo krótka, więc powinna utrzymać twoją uwagę, nawet jeśli nie czytasz tak często. I moglibyśmy, porozmawiać o niej, jeśli byś chciał. Jest niesamowita. Jak może być nieśmiała i jednocześnie być tak pewna siebie? Wiedziała, co spodoba się Urharze i nawet poświęciła czas, by wybrać mu książkę. Gdybym tylko wiedziała, co zrobić, by Urhara był szczęśliwy, ale nieważne, co zrobię, i tak nie robi to na nim wrażenia. Dziękuję ci, Yuri, na pewno ją przeczytam. Uśmiecha się i bierze od niej książkę. Czy to źle, że czuje się zapomniana? Przeczytaj ją w swoim własnym tempie. Będę oczekiwała twojej opinii. Urhara usiadł w ławce i patrzy na książkę od Yuri. Odłożył ją i zaczął się rozglądać. Czy czeka na coś? Przypomniałam sobie. Mieliśmy napisać wiersze na dzisiaj, czyż nie? Monika do mnie podchodzi. Wygląda na to, że chce ze mną porozmawiać. Czy chodzi o wiersz? Uśmiecham się do niej. Sayori, myślałam, czy mogłybyśmy porozmawiać o festiwalu. O festiwalu, dobra, to możemy porozmawiać. Tak, festiwal. Bierzemy w nim udział w tym roku. Ciekawe, czy w tym odziaku zobaczę festiwal. Pewnie nie. Nie doczekam się go nigdy. Oczywiście, że tak. Pewnie wypadniemy słabo na tle innych klubów. Urhara wstaje i podchodzi do Natsuki. Zaczynają rozmawiać. Wygląda na wesołego. Nie teraz. Muszę wysłuchać Moniki. Cóż, nie możemy się poddać. Festiwal da nam szansę pokazać innym, że literatura też jest ważna. Problem jest taki, że klub jest odbierany jako zbyt poważny i intelektualny, ale wcale tak nie jest, wiesz? Po prostu musimy w jakiś sposób to wszystkim pokazać. Coś, co do nich przemówi i pobudzi ich kreatywność. Czuję się lepiej po rozmowie z Moniką. Sprawia, że czuję się choć trochę przydatna. Myślę o czymkolwiek, co mogłoby zainteresować ludzi. W ten sposób będę mogła pokazać Urharze, co mogę zrobić. To nie rozwiązuje naszego problemu. Co masz na myśli? Nawet jeśli wymyślimy najzabawniejszą rzecz na świecie, nikt nie przyjdzie, jeśli będzie to miało związek z literaturą, więc musimy wymyśleć coś, żeby ludzie chcieli do nas przyjść. A kiedy już przyjdą, to wtedy do nich przemówimy. Co ja w ogóle mówię? To brzmi za dobrze jak na kogoś takiego jak ja. Znowu spoglądam na Natsuki i Urharę, oboje się śmieją. Me serce tonie, rani mnie samo patrzenie na nich, ale ona jest zazdrosna, ona strasznie jest zazdrosna. Och, to dobra uwaga. Myślisz, że jedzenie pomoże? Jakie? Nie obchodzi mnie jedzenie, tylko robię z siebie idiotkę. A wiesz, moglibyśmy... Babeczki! To zajmie chwilę Natsuki, ona kocha piec. Aha, dobry pomysł. Natsuki chętnie to zrobi. I po problemie. A masz rację, Natsuki robi najlepsze babeczki. Tak będzie idealnie. Czy to nie dlatego to zasugerowałaś? Nawet nie wiem, czemu czasem zachowuję się tak niezdarnie. Doskonale wiem, czemu to powiedziałam. Czuję się obrzydzona sama sobą, jestem tylko podróbką. Ale może tak jest lepiej, jeśli ludzie zobaczyliby prawdziwą mnie, zostałabym sama. Babeczki pobudzają mnie kreatywnie. A więc babeczki... Jestem głodna. Kłamstwo. Wszędzie kłamstwa. Tak czy inaczej musimy przedyskutować dalsze szczegóły, ale zajmiemy się nimi, kiedy wszyscy będą gotowi. Patrzy na Urharę. Ta dwójka dobrze się dogaduje, co nie? Przestań, to boli! Tak się cieszę, że Urhara poznaje nowe osoby. Mam ochotę się uderzyć. Wiesz, cieszę się, że go przyprowadziłaś. Wydaje się być całkiem interesującym facetem. Masz takie szczęście, jesteście tak blisko. Czy naprawdę tak to widzi? Czy ona jest ślepa? A tak myślisz? To oczywiste, że mu się podobasz. Ciekawe jak na to zareaguje. Ale wiesz, to wygląda jakby zaczynał interesować się Natsuki. O, to zaboli. Monika się uśmiecha. Oni siedzą na podłodze spokojnie czytając mangę. Chcę płakać. Dała mi złudną nadzieję i po chwili spaliła moje szczęśliwe myśli. Cóż, idę sobie chwilkę odpocząć. Tylko nie zaśpij, dobrze? Oczywiście. Nie mogę ryzykować kolejnym koszmarem. Nie w klubie. Siadam. Zamykam oczy, nie chcę spać, pragnę tylko odpocząć. Jest mi tak miło i ciepło. Czuję, że mogłabym zapomnieć tutaj o wszystkich problemach. Nawet nie wiem, co zrobiłby mój tata, gdyby się o tym dowiedział. Przynajmniej tu w klubie jestem bezpieczna. Czy ja podsłuchuję? To nie jest dobre, ale niczego nie mogę z tym zrobić. Chcę słyszeć, co jeśli rozmawiają o mnie. Monika się tym nie przejęła. O, nie mogę po prostu wygrać, co nie? Ale w końcu się to opłaciło, co? Wiesz, w końcu to czytam. To nie tak, że rozwiązuje to moje problemy. Może, ale przynajmniej dobrze się bawisz, co nie? Też bym chciała się dobrze bawić, nawet jeśli miałoby to być 10 minut z Urharą. Więc? Jezu, starczy. Tak. Moment ciszy, po którym Natsuki się śmieje. Zupełnie zapomniałam, że to się dzieje. Nori to moja ulubiona postać. Zawsze mi jej szkoda przez to, że ma takiego pecha. Ale najgorzej jest, kiedy... Co? Nie znowu, co? Czekaj. Kiedy idzie naprawdę źle? Co to za mroczne uczucie? Dlaczego już nie słyszę Natsuki? Słyszę tylko bicie mojego serca. Co jest nie tak? Czy zasnęłam? Nie wydaje mi się. Szybko, bo odrywam swoją głowę do góry. Dzięki Bogu nikt mnie nie widział. Co to do cholery było? Czuję się okropnie. Spokój, który czułam przed chwilą, zniknął. Czy minęła mnie reszta rozmowy Natsuki Urhary? Jestem złą osobą. To nie moja sprawa. Szybko na nich zerkam. Natsuki daje Urharze mangę. To chyba Parafight Girls. Często czytałam ten tytuł, kiedy byłam dzieckiem. Wyobrażałam sobie zupełnie inny świat. Pomagało mi to w ucieczce. Może znowu ją przeczytam? Urhara wraca do ławki, spogląda na mnie i delikatnie się uśmiecha. Moje serce boli. Nie w zły sposób, ale boli. Postaram się z nim porozmawiać. Uda mi się. Cicho mamroczę. Urhara? Nie usłyszał mnie. Ale Monika jest gotowa, by mówić. Jest szybsza ode mnie. O ty, Mendo, ty. Czy wszyscy pamiętaliby napisać wiersze? Tak, Urhara wzdycha. Wygląda na to, że nie jest dzisiaj gotowy. Tak samo jak ja, ale chętnie zobaczę jego wiersz. Mam wrażenie, że podniesie mnie na duchu. Skoro wszyscy są gotowi, może pokażesz go komuś? O, ma wybrać kogoś z nas. Na pewno nie wybierze mnie. Nie mogę się doczekać. Udaję szczęśliwą, kiedy wyciągam wiersz. Nie chcę o tym myśleć. Jestem pewna, że reszta ma świetne wiersze. Natsuki i Yuri nie wyglądają tak pewnie, ale na pewno są dobre. Zaciskam swoją pięść. Nie chcę, by zobaczył ten syf. To takie żenujące. Znienawidzi to. Spoglądam na dłoń Urhary. Trzyma cudowną kartkę papieru. Jego pismo jest takie dobre. Nie mogę się doczekać, żeby go przeczytać. Specjalnie na niego patrzę, ale ignoruje mnie i idzie do Natsuki. Skłamałabym, mówiąc, że nie zabolało mnie to. Daję jej swój wiersz. Szybko go czyta i spogląda na niego. Wygląda na to, że jej się spodobał. Urhara cierpliwie czeka na odpowiedź. Czy nie widzi, że podobał jej się jej? Okej, zacznijmy od tego, co mi się nie podobało. Najpierw... Znowu czyta wiersz, znam ją bardzo dobrze, wiem, że spodobał się jej. Nieważne, dzisiaj nie chce mi się wyrażać mojej opinii. Więc jaki jest sens pokazywania sobie wierszy? Mogłem robić inne rzeczy, zamiast pisać go. Pamiętasz, jak powiedziałem, że chcę przeczytać twój wiersz? O tym myślałem, pisząc go. Chcę, żebyś czuła się swobodniej, dając komuś czytać swoją twórczość, tak jak powiedziała Monika. Czy on naprawdę myślał o niej, pisząc go? Chcę wykrzyczeć, że ja myślałam o nim, ale czy w ogóle by słuchał? Czułabym się swobodniej, gdyby twój był słaby. Powinieneś dać mi słaby wiersz, a ja bym odpowiedziała: ha, nie jest świetny, więc pozwól mi pokazać, jak wygląda prawdziwa sztuka, a ty wszystko popsułeś. Mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolony. Więc mówisz, że ci się podobał? Czy tak ciężko to powiedzieć, Natsuki? Czy ciężko powiedzieć, że ci się podobał? Czy myślisz, że to zabawa, tak ranić Urharę? Jesteś taki... Ty po prostu... Ty niczego nie rozumiesz, prawda? Już ci mówiłam, że nie musisz informować świata o tym, jaki to jesteś ważny. Czy czuję teraz złość? Czy Natsuki nie zdaje sobie sprawy, jakie ma szczęście? Jeśli dalej będzie mówić takie rzeczy, jestem pewny, że tak nie powiedziałaś. Tak czy inaczej, pokażesz mi swój, prawda? Dobra, ale tylko dlatego, że Monika by mnie zmusiła. Daję mu swój wiersz, wygląda tak słodko. Można się tego po niej spodziewać. Patrzę na swój i mam ochotę go rozerwać. Czyta go i uśmiecha się. Uwielbiam patrzeć, jak się uśmiecha, nawet jeśli to nie dzięki mnie. Tak, mówiłam, że ci się nie spodoba. Podoba mi się. Co? Bądź szczery. Urhara nie okłamałby jej, za bardzo ją docenia. Minęły tylko 2 dni, a oni są już bliżej niż my kiedykolwiek. Jak nie fair. Jestem. Dlaczego jesteś taka pewna, że mi się nie spodoba? Cóż, ponieważ... Wszyscy myślą, że pisanie powinno być takie poważne, więc nie biorą mojej twórczości na poważnie. Taki problem jest wszędzie. Wszyscy zastanawiają się, czemu ludzie cierpią w środku, ale jeśli nie dasz im się uzewnętrznić, jak mają być szczęśliwi? Ale czy nie tak jest cel wierszy, by wyrażać siebie? Twój styl nie sprawia, że to, co chcesz przekazać, jest nieważne. Śmieję się. Zawsze myśleliśmy tak samo. Tak, dokładnie. Lubię, jak przekaz jest prosty, ale uderza mocno. Jak w tym wierszu. Widząc, jak wszyscy robią świetne rzeczy, sprawia, że robi ci się gorzej. Więc postanowiłam napisać o tym. Dlaczego chcę przez to płakać? Czy to dlatego, że jej wiersz do mnie przemawia? To pewnie przez to. Każdy jest tutaj taki wspaniały, a ja taka bezużyteczna. Tak, rozumiem. Ale prostsze pisanie sprawia, że zwracasz większą uwagę na słowa. Jak na przykład ustawiasz wszystko pod rym i on wypada słabo. To pomaga wzmocnić uczucia na koniec. To takie wyszukane. Czy będę w stanie powiedzieć to samo w moim wierszu? Więc ty... Włożyłaś w niego więcej pracy niż myślałem. To znaczy być zawodowcem. Cieszę się, że czegoś się nauczyłeś. Nie spodziewałeś się tego od najmłodszej, co nie? Puszczam łoczko, on się śmieje. Zastanawia się przez chwilę. Proszę, przyjdź do mnie, proszę. Zanim skończyłam swoją myśl, on poszedł do Yuri. Mam ochotę ugryźć się w rękę. Dlaczego sprawia, że czuję się taka bezwartościowa? Urhara szczęśliwie wręcza swój wiersz Yuri, czyta go z zapałem, patruje się w niego, nie jest pod szczególnym wrażeniem, widzę po wyrazie jej twarzy, szkoda mi Urhary, ale nauczy go wiele o wierszach. Wybacz, zapomniałem się odezwać. W porządku, nie zmuszaj się, nie zmuszaj się. Chciałabym usłyszeć to od niego. Nie mogę jednak narzekać, to ja skrywam uczucia. Ja nie... Po prostu muszę ułożyć moje słowa w myśli. Poczekaj chwilkę. Dobrze. Pierwszy raz pisałeś wiersz, prawda? Nadchodzi. Tak. A czemu pytasz? Tylko się upewniam. Tak myślałam po przeczytaniu go. A więc jest tak zły. Słyszę rozczarowanie w jego głosie. Yuri zdała sobie sprawę, że chyba była zbyt ostra. Nie! Czy ja właśnie uniosłam głos? Tak mi przykro. Chowa twarz w dłoniach. Urhara wygląda na lekko zranionego, ale chyba bardziej przejmuje się Yuri. Yuri nie jest aż tak nieśmiała, co nie? Nie chcę o tym myśleć. W porządku, nic się nie stało. Co mówiłaś? Tak, chodzi o to, że masz nawyki cechujące nowych pisarzy, a przez to, że sama przez to przechodziłam, nauczyłam się to wychwytywać. Nowi pisarze starają się, by ich styl wyglądał na przemyślany. W prostszych słowach wybierają słowa trochę odbiegające od tematu. Efektem tego jest osłabienie stylu i przekazu. Jest teraz taka pewna siebie. Imponuje mi to, jak tonie we własnych myślach, kiedy mówi o czymś, co kocha. Ciekawe, czy ja bym tak mogła. Oczywiście to nie coś, za co można cię winić. Jest tak wiele różnych rzeczy, które wchodzą w pijanie nawet prostszych wierszy. Nie tylko szukanie słów, ale także sprawienie, że razem będą brzmiały dobrze. To wszystko przyjdzie z czasem. Mam nadzieję, że każdy w klubie będzie cię wspierał. Jednak Natsuki może być trochę stronnicza. Nie zachowuje się jak ona, nigdy nie nagadywałaby tak na Natsuki. Czy próbuje mu zaimponować? Stronnicza? Jak? Cóż, nieważne. Nie powinnam tak mówić o innych. Wybacz. W porządku. Nie wydaje mi się, żeby Urhara zdawał sobie sprawę z tego, że teraz mówi do siebie. Spojrzałam na Monikę, spokojnie czeka na niego. Czy chce, żeby pokazał jej wiersz przede mną? Nie, tylko mi się wydaje. Monika nie zrobiłaby tego. Wie, że jestem z nim blisko. Nie zrobiłaby tego. Masz coś przeciwko, jeśli teraz przeczytam twój wiersz? Proszę bardzo. Chętnie porozmawiam o procesie tworzenia go. Wygląda na taką szczęśliwą, mogąc podzielić się swoim wierszem. Jestem pewna, że wie, że jej wiersz spodoba się Urharze. Bierze wiersz i powoli go przegląda. Widzę, że trudzi się czytając go. Ja... Przepraszam, mam okropne pismo. Co? Nawet nie zwracałem na to uwagi, ale długo go czytałeś. Ja po prostu rzadko czytam rękopis. Tak właściwie to myślę, że masz ładne pismo. Komplementuję ją nieważne co. Nie jestem zazdrosna, jeśli on jest szczęśliwy, to ja też. Znowu zaciskam pięść. Po prostu się okłamuję. To nie jest właściwe miejsce, by myśleć o tym. To ulga. I wiersz mi się podoba. Mimo, że jest krótki, jest bardzo opisowy. Nie był za krótki? Zazwyczaj piszę dłuższe. Wcale nie. Ja naprawdę się cieszę, że ci się spodobał. Będę szczera. Przez to, że pierwszy raz wymienialiśmy wiersze, wolałam napisać coś łagodniejszego. Coś łatwego do przetrawienia. Wierzysz w duchy, Yuri? Tak właściwie to ta historia nie jest o duchach Urhara. Serio? Chyba wcale go nie zrozumiałem. Teraz Yuri jest zawstydzona. Dlaczego czas płynie tak wolno i niezręcznie? Więc chyba tylko go przejrzałeś. Pamiętaj, że poeci wyrażają swoje uczucia i myśli przez wiersze. Powinnam zacząć się tak wyrażać, ale nie w smutny sposób. Ale jestem beztalenciem. Nie umiem pisać, nie umiem rysować, niczego nie umiem. Yuri naprawdę jest idealną uczennicą. Jest taka utalentowana. Wiersze zazwyczaj przekazują więcej niż proste historie czy obrazy. W tym wypadku symbolicznie porównuje wiersz do ducha, zostającego w miejscu, gdzie czuł się bezpieczny, przerażonego pójściem naprzód i na koniec zostawionego z niczym. Coś... Na koniec zostawionego z niczym? Te słowa rozchodzą mi się jak echo po głowie. To boli. Nie mogę oddychać. Pomóż mi. Pomóż mi. Proszę, pomóż mi! Trzęsę się. Słowa Yuri przeraziły mnie. Co się ze mną dzieje? Gdzie podział się dobry nastrój, który miałam, kiedy weszłam do klasy. To brzmi bardziej ceremonialnie, ujmując to w ten sposób. Nawet o tym nie pomyślałem. To imponujące. To nic takiego. Wiesz, cieszy mnie to, że tak myślisz. Niedługo sam dojdziesz do wprawy w pisaniu. Tak, może masz rację. Chyba muszę dalej spróbować. Trzymam kciuki. Urhara uśmiecha się szeroko do Yuri. Jego wzrok natychmiastowo zwraca się ku Monice. Ona macha do niego. On odmachuje jej. Nawet na mnie nie spojrzał. Zupełnie jakbym była niewidzialna. To boli. Przysięgam, że przez chwilę widziałam, jak Monika się na mnie patrzy. Ale to chyba tylko moja wyobraźnia. Cześć, Urhara. Dobrze się bawisz? Tak. Miło mi to słyszeć. Tak w ogóle, skoro jesteś nowy... Jeśli masz jakieś pomysły dotyczące klubu, chętnie ich wysłucham. Nie bój się tylko ich mówić, okej? Jasne, zapamiętam to. Urhara nie wydaje się bardzo przekonany. Zdaję sobie sprawę, że cały czas gapię się na niego. Powinnam przestać, to wygląda strasznie. Tak czy inaczej, chcesz mi pokazać swój wiersz? To zawstydzające, ale chyba nie mam wyboru. Nie przejmuj się, Urhara. Wszyscy jesteśmy dzisiaj trochę zawstydzeni. Zaiste. Wiem, że niedługo będę musiała pokazać mu mój wiersz. Czy znienawidzi go? Czy będzie w stanie powiedzieć mi, że jest zły? Ale to coś, z czym będziemy musieli zacząć sobie radzić. Tak, to prawda. Bez zastanowienia daje Monice swój wiersz. Wydaje się zadowolona, mogąc go przeczytać. Podoba mi się, Urhara. Naprawdę? Im bardziej widzę, jak podoba im się wiersz Urhary, tym bardziej chcę go przeczytać. Jest dużo słodszy, niż się spodziewałam. No, Jezu. Nie. Wygląda jak coś, co Natsuki mogłaby napisać. Widzę delikatny uśmiech Natsuki. Dlaczego nie jestem szczęśliwa z jej powodu? Jestem złą przyjaciółką, a ona dobrze pisze, więc przyjmij to jako komplement. Jeśli tak mówisz. Czytałeś cokolwiek spod pióra Shell Silversteina? Chciałabym dołączyć do rozmowy, czytałam tyle jego prac, jednak nie mogę się do nich zbliżyć. Może dawno temu. Jest znany z tego, że potrafi opowiedzieć historię w kilku słowach. Jego wiersze potrafią być zabawne, ujmujące czy nawet smutne i czasem mają tylko kilka linijek. Mogą nawet wyglądać jak napisane dla dzieci, ale jeśli się zastanowisz nad nimi, wyrażają widok na świat podzielany przez każdego. Widok na świat... Zastanawia mnie, czy ludzie widzą świat takim, jaki jest. Moja interpretacja jest zła, czy ich? Nie, to ja się mylę. Wszystkie rzeczy, które mi się dzieją, są prawdziwe. Rozumiem. Więc masz na myśli, że Natsuki taka jest? W pewnym sensie. Może nie jest ekspertem, ale nie znajdziesz zapychaczy w jej wierszach. Są łatwe do pisania, ale ciężkie do przekazania czegoś, więc widzę, dlaczego takie wiersze mogły cię zainteresować. Dlaczego ciągle powtarza, że Natsuki i Urhara pasują do siebie. Dlaczego nie mogę być to ja? Po tym całym cierpieniu nie zasługuję na to... Nie zasługuję. Jestem ciężarem dla wszystkich. Powinien interesować się kimś innym poza mną. Zwłaszcza Natsuki. Wygląda teraz na szczęśliwszą. Jestem złą osobą, powinnam uciszyć swoje myśli. Jestem pewny, że będę próbował wielu rzeczy. Pewnie chwilę to zajmie, zanim będę czuł się z tym komfortowo. Próbowanie różnych rzeczy... Wszyscy powtarzają mi, że tak buduje się pewność siebie, ale i tak jestem rozczarowana wszystkim, co robię. Wiersz, który napisałam wczoraj... Chcę spalić wszystko, co tworzę. To dobrze. Chętnie zobaczę, jak próbujesz czegoś nowego. Tak najłatwiej zobaczyć, jaki styl ci odpowiada. Wszyscy mogą być lekko stronniczy co do swojego ulubionego stylu. Słowa Moniki lekko ostrzegają mnie, tak jakby to, co mówi, miało związek ze mną. Dlaczego mój nastrój tak się waha? Jestem dziwna, ale ja zawsze pomogę ci znaleźć, co ci będzie pasować, więc nie forsuj się tym, jak ludzie chcą, żebyś pisał. Nie musisz się tym przejmować. Urhara wygląda trochę nieswojo. Czy Monika odgadła jego zamiary? Jestem pewna, co do Natsuki, chcę jej zaimponować. Jestem tego pewna. Chcesz teraz przeczytać mój wiersz? Nie martw się, nie piszę dobrze. Kłamie, by poprawić mu humor? To miłe, ale zły ruch. I mówię to ja. Dlaczego tak obgaduję wszystkich? To moi przyjaciele, kocham ich. Tak bardzo jak... Wypuszczam powietrze z płuc. Mój umysł jest taki głośny. Brzmisz zbyt pewnie, jak na kogoś, kto mówi, że nie umie pisać. Cóż, to dlatego, że muszę brzmieć poważnie. To nie znaczy, że cały czas tak się czuję, wiesz? Czy Monika mówi prawdę? Chyba jednak każdy coś ukrywa, rozumiem. Więc przeczytam go w końcu. Bierze wiersz Moniki i czyta go. Na jego twarzy pojawia się szeroki uśmiech. Jest aż taki świetny? Dlaczego nikt mi nie pokaże? Więc co o nim myślisz? Jest taki wolny, jeśli tak to mogę nazwać. Wybacz, nie jestem kimś, kogo powinnaś pytać o opinię w takich sprawach. W porządku. Taki styl stał się bardzo popularny ostatnio, to znaczy dużo wierszy zwraca uwagę na odstępy między słowami i wersami. Kiedy są przedstawione na głos, są mocne. Co gdybym ja próbowała przedstawić coś na głos? Czy brzmiałoby to lepiej? Jednak moje wiersze są fałszywe, tak jak ja. Jaki jest sens przedstawiania ich? Jaka inspiracja się za nim kryje? Nie wiem, jak to powiedzieć. Chyba miałam ostatnio olśnienie. Inspirowało to trochę moje wiersze. Olśnienie? Tak, coś w tym stylu. Dziwnie mi rozmawiać o czymś tak głębokim. Może będzie łatwiej, jak wszyscy się bardziej zaprzyjaźnią ze sobą. Czy naprawdę będzie chciała się tak przed nim otworzyć? Co jeśli ja bym... Wiem, co by się stało. Znienawidziłby mnie. Powinnaś być wdzięczna za to, że żyjesz. Inni mają gorzej. Samo myślenie o tym sprawia, że chcę płakać. Na pewno powiedziałby coś w tym stylu. Tak czy inaczej, czas na pisarską radę Moniki. Czasem, kiedy piszesz, za bardzo skupiasz się na jednym momencie. Jeśli będziesz się starać, by był idealny, nie zrobisz żadnego postępu. Zmuś się do napisania czegoś i popraw to później. Możesz myśleć o tym w ten sposób. Jeśli będziesz trzymać długopis w jednym miejscu, za długo stworzysz małe jeziorko tuszu. Więc po prostu rusz ręką i płyń z prądem. To moja rada na dziś. Dzięki za wysłuchanie. Urhara przytakuje, chyba nie zrozumiał tego, co mówiła. Jej słowa są takie piękne. Jest taka elegancka. Dlaczego ktoś taki się ze mną przyjaźni? Widzę, jak Urhara podchodzi do mnie. Jestem pewna, że nie chce ze mną rozmawiać. I tutaj, moi drodzy, zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Jak się potoczy rozmowa między Urharą a Sayori? Tego dowiemy się dokładnie w kolejnym odcineczku z Doki Doki Rain Clouds. Ja osobiście jestem mega ciekaw. I dlaczego też bohater zachowuje się w taki sposób do Sayori? O co chodzi? Dlaczego jest taki szorstki, taki wredny? Więc wierszy głównego bohatera, jak również całą rozmowę poznamy w kolejnym odcineczku. Tymczasem ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę, jeżeli lubicie Doki Doki i chcecie więcej i więcej i więcej Doki Doki. Tymczasem trzymajcie się. Hejos!